Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich dzisiejszej soboty. Teksty na dzisiaj, pierwszy z Księgi proroka Izajasza z rozdziału 38, w 17 wersecie, takie znajdujemy słowa. Zaprawdę zbawienna była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Drugi tekst z pierwszego listu Jana z rozdziału 3, 19 i 20 werset. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Zdawać by się mogło, że oba teksty się uzupełniają i to jest właściwe spostrzeżenie. Pierwszy tekst z Księgi proroka Izajasza jest wyznaniem. Oto ten, kto powierzył swoje życie Bogu, kto Bogu zaufał, mówi, wyznaje zaprawdę, zbawienna była dla mnie gorycz. Tej goryczy w naszej codzienności nie chcielibyśmy przeżywać. Nie chcielibyśmy doświadczać chwil, które wypełniają nasze serce smutkiem, lękiem, przerażeniem, a niekiedy przechodzimy przez tą ciemną dolinę, przez jakieś okrutne doświadczenie. Ale na żadnym miejscu Pan Bóg nie obiecuje nikomu z nas, że nasze życie będzie płaską taflą. To wszystko, co przeżywamy każdego dnia, zarówno radość, jak i smutek, chwile, które nazwalibyśmy chwilami siły i potęgi, jak i te chwile, które nami poniewierają. To wszystko należy do naszego człowieczeństwa. To wszystko należy do naszego powszedniego dnia. Jeżeli nie przeżywalibyśmy jednego i drugiego, po prostu nie bylibyśmy ludźmi. Ale myślę, moi drodzy, że wszystko albo wiele zależy od tego, z kim przeżywamy zarówno chwilę smutku, goryczy, jak i chwilę radości. Kogo prosimy, żeby pomógł nam przejść przez te chwile goryczy, przez te ciemne doliny? Jeżeli jesteśmy sami, to możemy popaść w rozpacz. Ale jeżeli jest z nami Wszechmogący Bóg, to możemy mieć nadzieję, że przeprowadzi nas, że zwycięsko wyjdziemy z tej ciemnej doliny, z kolejnego doświadczenia i będziemy mogli powiedzieć: zaprawdę zbawienna była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Bóg kocha każdego z nas, natomiast każdego z nas prowadzi drogami, którymi chce, żebyśmy szli. Moja droga nie jest Twoją drogą. Każdy z nas ma swoją drogę, każdy z nas ma swoje doświadczenia. Każdy z nas ma swoje myśli, do każdego z nas Pan Bóg mówi inaczej, indywidualnie. Ale możemy być pewni i możemy być przekonani, że każdego z nas Pan Bóg kocha. Dla Niego jesteśmy drogocenni. Nie ma drugiej takiej osoby. Wszyscy jesteśmy dla Boga wyjątkowi. Dlatego możemy mieć spokojne serce. Dlatego możemy być pewni, że ta miłość, którą Pan Bóg nas ukochał, rzuciła wszystkie grzechy poza siebie. Bóg jest większy od tego wszystkiego, co zdaje się nas przygniatać. Bóg jest większy od tego wszystkiego, co zdaje się być dla nas radością. Bóg wie wszystko. Zna każdego z nas po imieniu. Do Niego należymy. Dlatego też nie osądzajmy chwili, którą przeżywamy, której doświadczamy zbyt pochopnie. Ale poczekajmy. Pytajmy Boga, jeżeli prowadzi nas tą ciemną doliną, co to ma znaczyć? Dlaczego właśnie tak? Czego chcesz mnie, Boże, nauczyć? Zdajmy się na tą zbawienną łaskę.
Oddajmy swoje życie i swoją codzienność Chrystusowi, a się nie zawiedziemy. Zostańcie z Bogiem. Dobrego, spokojnego dnia życzę każdemu z Was. Amen.